Cześć wszystkim, nazywam się PON7, nasza cienka Majui. Dobra, troszkę pofarmiłem, jak zwykle. I tak, zupgrade'ujmy Icicle Study. Tego nam ostatnio brakowało. Tak, żeby dostać ten skill Icicle, dalsze upgrade'y dodają tylko Agility i Hit. Nie. Są zbyt drogie, żeby się przejmować nimi. Głównie nas interesuje to, żeby mieć ten skill Icicle. Dobra, poza tym spójrzmy jeszcze na Sage's Medal. Czy mogę to do końca zupgrade'ować? Nie do końca. Prawie. Kolejne upgrade'y dają nam plus do hit. Nie są więc aż tak ważne. Dobra. I Knight Medal chyba możemy do końca zupgrade'ować. Tak. Więc zróbmy tak. Pewno się to przyda. Dobra, poza tym potrzebujemy... Bum, 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 3 razy Refined Stone. Refined Stone, 1, 2, 3, brakuje nam 6, 4 Good Stone, 1, 2, 3, 4. Dobra, mamy ten Magic Steel Pose. To powinno nam odblokować ten nowy dungeon. Dobra, zobaczymy. Zapisujmy często. Z eventami chyba jeszcze chwilkę poczekamy. Może się coś jeszcze zgromadzi. Dobra, eksplorujemy tutaj. Ciekawe. Magic Ore, White Ore, Good Scrap. Poza tym za bardzo tych rzeczy nie potrzebujemy. Jasne, Lisz. Wróć do szeregu. Nie chcemy twojej opinii. Jasne. Dobra. Skoro będzie trochę konstruktów, jak na przykład ten golem, to chyba przyda się Avaro, żebyś wyekwipował swój Siege Hammer. Ktoś tam będzie musiał pójść i się tym zająć. Tutaj możemy polecieć na skróty.
Dobra, tak, kogo chcemy wziąć? Na pewno Fie. Może na razie wejść na swój Flame Fury Bow. Tak, stań tutaj. Tak, Tiet może się również przydać. Mhm. Coś ukrytego. Okej, okay, chyba to chyba mogło być zasadzki z tego co pamiętam. Okej, okay, nie tutaj. Kogo jeszcze chcemy wziąć? Weźmy Katorit. Tylko dajmy jej jakiś Knight Medal. Czy coś jeszcze chcemy jej dać? Mamy jakieś lepsze ten? Nie mamy. Chyba najlepszy ekwipunek jaki może mieć. Dobra, skill. A właśnie, mamy Katorit, która lata. Potrzebowaliśmy jej w jednym miejscu. Hot Waterfalls. Okej, okay, to zwiedzimy. Niedługo. Ale póki co, tak. Na razie potrzebny ci flight, weź Electro Wheel. W razie czego. I tak. Na co wy jesteście wrażliwi? Pewnie na Earth? Nie, na Thunder. A ty na Earth. Dobra. Weźmy Karinę. I w sumie Ranri też się może przydać. Dobra. I jedziemy. Coś tu jest. Dobra, Avaro, zobacz co tutaj jest. Golem. I dobra. To zgnieć go. Na ile będziesz mógł? Prawie. Właśnie, co ty masz? Shkover 3, Iron Wall, Prevail, Rock Drop, czyli atakujesz na dystans. Nie masz Projectile Defense. Masz bardzo mało resista. I jesteś konstruktem drugiego poziomu. Fia. Czy jesteś w stanie go złapać? -6. Powinnaś go złapać. I nie otrzymać przy tym obrażeń. Postaraj się. A nie, on ma Prevail. Ha! Cover 2. Super. Dobra. Następnych... Nie, w następnych też będziemy próbowali łapać. Dobra. Zobaczmy tak jeszcze, co my tu możemy zrobić. Możemy jeszcze kogoś przyzwać, żeby pomógł nam z zajmowaniem miejsc, na przykład Ior. Nie będziemy cię używać do walki, ale pozajmujesz niektóre miejsca, bo jesteś szybki. Wy jesteście wrażliwi na Thunder. Więc... Ty, jaki ma zasięg twój skill? Electro Whirl, zasięg 3. Tutaj staniesz to raz, dwa, trzy. Już mogła go strzelać. To spróbujemy tak zrobić, żebyś go zabiła. Dobra. A ty, Yuiki? W sumie jego nie potrzebujemy łapać. Chociaż konstruktów chyba nam brakuje. Dobra, zabezpiecz tutaj. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś mamy. Nie. Dobra. Weźmy też może... Lish. Będzie wsparciem. Na wszelki wypadek. Dobra.
Dobra, jak dobrze sobie z nim poradzisz? Bardzo dobrze. Ale nie dają expów. To gorzej. Dobra, zajmij to miejsce. Zobaczmy, co mamy tutaj. Też wygląda na to, że nic. Ktoś z wykrywaniem będzie musiał tam pójść, bo może tam są jakieś ukryte pomieszczenia. Na przykład Avaro i Diet. Wróć. Tutaj masz słodkości. Dobra. Katarzyna będzie mogła się tutaj przelecieć na drugą stronę, zobaczyć, czy tutaj coś mamy. Dobra. Okej, więcej ukrytych rzeczy. Ale chyba tutaj nie ma przeciwników. Więcej gigantów. Macie odporności na holi. Więc ty weź swoje Mirfield Shields. I tak. Może weź również Capture Rope. Może się przyda. Katorit. Dobra, ty zajmiesz się nim. ...93% szans, niewystarczająco, żeby dwa razy trafić. Dobra, a ty... Ty wejdź tutaj, może cię nie zabiją. Dobra, w sumie trochę aura też się przyda. Dobra, Avaro tutaj. Co ty masz? Wrażliwość na Thunder tylko. Może tak, weźmy Mechanical Bow. Dobra, jesteś w stanie go troszkę poharatać, to zrób to. Tak, Diet, idź tutaj. Ty. Tak, weź flight. I zobaczysz, poskautujesz nam tutaj. Mamy nadzieję, że nic się nie stanie. Dobra, Runry. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy ty nie masz jakiegoś skilla wyekwipowanego? Masz, cyklon. Co, ich się nie da atakować na odległość? Raz, dwa, trzy, cztery. A, tu nie ma przejścia, okej. To wróć się tutaj. Sto procent hit. Fajnie. Dobra, chcę mi je łapać, bo się przydadzą do upgrade'ów UIKi. Dobra. A tak na dystans, fajnie. I prevail. Co tutaj mamy? Skrzynki. Możesz go... Nie masz zasięgu na Monster Capture, to podejdź. Jesteś wrażliwy na Thunder. To ty
Weź Electrowheel. Może uda ci się to zabić. Ciebie na razie nie potrzebujemy. Nie chcemy, żebyś to zabijała. To podejdź po prostu tutaj. O! Dobra, podejdź tutaj. A ty dalej męcz się z tym. Hunter? Dobra, powinien się teraz zabić. Olisz. Dobra. Cover. A, tutaj obok jest ukryty przeciwnik. Będziemy musieli się tym zająć. 36 ataku, to będzie bolało. Dobra, widać, że tutaj jest... Tak, tutaj jest ten, ale mamy dobre na ciebie obrażenia, to nie powinno być problemu z zabiciem ciebie. Tak, Disrupted. Tak, Ior. Weź Capture Rope oraz swój elektryczny cleaver i rozwal to, co tutaj jest. Ta, ładnie skryta, wchodzisz. Dobra, teraz Prevail wejdzie, więc może być mały problem. Dobra, Lish, dokończ dzieła. Dobra. Ta. Diet. Gdzie ciebie tutaj potrzebowali? Tam. Możesz go zdjąć. O ile nie, refleks mu nie wejdzie, to powinnaś sobie poradzić. Prawie. Momencik, możemy ci pomóc przecież. Ty, oddaj swój Sage Medal. Ty, weź. Sage Medal. Ta. Czy ma jakąś broń, która zwiększa ci inteligencję? Już masz. Magic Dart zwiększają ci inteligencję, dobra. Dobra, spróbuj teraz. Jeszcze gorzej poszło. Nie wiedziałem, że to... Nie wiedziałem, że to używa... Electrowheel... A, tak. To nie ma ikonki magii, więc tak. Dobra, no to jeszcze raz. Knight Medal. Czy możemy ci w takim razie siłę jakoś zwiększyć? Wygląda na to, że nie. Dobra. Tak miało być. A że w następnej turze to dobijesz. Dobra, Ranri. Podejdź tutaj. Może zwabisz tego gościa do filii. Na razie tyle. Ta, o to nam chodziło. Dobra, Ktorit, dobij to tym razem. Ładnie, ładnie. Dobra, jak tutaj to chcemy zrobić? Fia, możesz go zacząć z Monster Capture. Dobra.
Może ci jeden cios wejść, ale to przeżyjesz. A jeszcze krytem, ładnie. Dobra, zbierajmy tutaj po kolei rzeczy. O, ładnie. Dobra, kto to chce teraz wziąć? Lisz. On pewnie mu się prevail aktywuje, tak. To tak, ty może podlecz Iorę. I on postara się to dokończyć. ...24 obrażenia skryte, Dobrze, że cię podleczyłem. Dobra, to może nie zadawać zbyt dużo obrażeń, zobaczmy. 2. Tak działa prevail. Dobra, tak. Czego ma tylko jedną gwiazdkę? Jest zdecydowanie silniejszy niż te poprzednie. Blood Revival. Okej. Mam nadzieję, że się nie przyda. Dobra, wejdzie Prevail. Żegnaj, Ranri. Mogę coś silniejszego wystawić. Dobra, ile ci zostało życia? 15, ale masz ten prevail głupi, więc... dobra, weźmy Karynę na obstawę. Jesteś w stanie go złapać? Raczej nie. Fia. Dokończ go. Dobra. Biedna Katarit. Dobra. O, tutaj coś jest. Firestone. Na pewno się przyda. Dobra. Karina, co tutaj mamy? Nic. Ior, co tutaj mamy? Nic. Dobra, teraz Fia idź. Ty możesz się w sumie podleczyć. Dobra, Katorit, okej, okay. Na razie jest czysto. Chociaż może ci się przydać troszkę leczenia. Muszę chyba trochę płatek dorobić, bo może zaczyna być trochę ich mało. Okej. Znowu mamy gościa. Nie, się nim nieźle zająć. Tak, ładnie. Dobra, podejdź tutaj, Lisz. Ewentualnie pomożesz Iorowi. Okej, na to liczyłem. Dobra, spróbujmy cokolwiek przywalić. Dobra, Lisz, możesz dokończyć tego gościa. Trochę ekspów ci się przyda.
Dwugwiazdkowy konstrukt. Możemy spróbować go złapać. Spróbujmy. Nie wiem, czy on ma nie jakieś odporności na magię. Ma reflekt. I reflekt z jakichś powodów omija Guardiana. O, tutaj coś jest. Super. Ty. To się nie uda. Dobra. Dobra, czekaj, po prostu. Fija w następnej turze go wykończy. Dobra, dużo kamieni zbieramy, to fajnie. Siła, kondycja, okej, super. Fija, postaraj się nie zabić samej siebie przy tym. Dobra, o to nam chodziło. I tak, ty. Nie jesteś potrzebny, to ruszaj się. Ty, Lisz, też podejdź. Awaro do przodu. Dobra, i Katarit może też tutaj pomóc. Dobra. Tutaj jest coś ukrytego. Dobra, najpierw tutaj pozbierajmy. O, Deploy Gate. Możesz sobie odpocząć. A ty, Lisz, biegiem dalej. Ksamofia. Katarit, możesz tutaj pomóc. Dobra, i zobaczmy, bo tam na pewno pewnie będzie jakiś boss na końcu. Jeżeli jest tam jakiś boss, to nie chcę, żeby Katarit go aktywowała. Więc na razie podejdź może tutaj. Zajmij pozycję. Karniuki podejdzie też. Dobra. A wiecie co? To chcę cofnąć. Chcemy tych gości jak najwięcej złapać, a on w następnej turze odpowie. Z Awaro też weź Capture Rope. I staraj się złapać tego gościa na ile możesz. Dobra. Dobra, i Kariniuki. Na razie czysto. Awaro, obroń się. Nie będzie dla ciebie problem. Dobra. Złapko, złapko. Dobra, zapomniałem o Iorze. Może się na coś przyda jeszcze. Diet. Dobra, to już może niech Lisz wejdzie pierwsza. デカブツをやればいいってことじゃねえのか?
To ciekawe. Chyba tak w każdej chwili jeszcze nie widzieliśmy. No może poza tą sytuacją z Lish. Dobra, jeżeli cię to uspokoi, Lish, znaczy Fia, to przerobimy je na mączkę dla Yuiki. Okej, masz odporność na wszystko poza Earth i Holy. Sniping Stone, range 4. Rush. Masz jakiś atak obszarowy? Wygląda na to, że nie. Atakujesz fizycznie. I to też pewnie jest fizyczne. Dobra. Katorit. Podejdź tutaj. Może nie zginiesz. Może. Te stągi, golem. Tak, je chcemy połapać. Są odporne na ziemię. Dźwięki do niego. Dobra, Fia. Nie chcę, żebyś przypadkiem oberwała w łeb. To weź sobie łyknij. Dobra, oni na co są? Na Thunder. Z jakiejś powody zginęła na Ranry, więc to się nie nada. Jesteście wrażliwi na physical? Jesteście, to tak. Ty, możesz zawsze ich bić pięściami. I możemy też niebieskiego chłopczyka przywołać do obrony. Dobra, tymczasem tutaj wszystko zrobione. Dobra. Możesz go atakować na odległość? Możesz, ale to nie ma żadnego sensu. Ała, to cię zaboli, Katorit. No, chyba że Lish cię uratuje. To cię znowu zaboli. Chyba że znowu cię Lish uratuje. Lish, obrończyni dzieci. Dobra, przywal mu z pięściami. Dobra, tak lepiej. Dobra, i ten cię atakuje. Aż mu zadać Flame Uppercut i to chyba jest najlepsza opcja. Dobra, to przywal mu. Ach, ten głupi cover. Dobra, zobaczmy jak rozładować najlepiej tą sytuację. Lish, możesz walnąć obszarówkę. Czy oni są wrażliwi na Holy? Nie. Więc chyba bardziej poranisz swoich niż innych ludzi w ten sposób. Capture attack. 11 razy 2. Ale nic innego za bardzo i tak tu nie wiem. Nie zadziała. Ty. Że zamiast tego weź sobie capture attack, bo tak, ty masz resistance dobry, masz słaby resistance. Dobra. Po kolei. Dobra, atakuj ile jesteś w stanie, powinnaś to przeżyć. A chyba że będą się kryli. Dobra. Ty. Nie powinieneś go zabić. To użyj na razie tego. Potem ewentualnie go ktoś dobije.
Tutaj coś pominaliśmy. Dobra, Jurin. Jesteś jego w stanie dobić? Powinieneś być w stanie. Jeżeli zginiesz, to cóż, trudno. Jesteś tylko Yuiki. Niebieski chłopczyk może się tutaj wparować. Może też do niego strzelać. Z chyba niezłym efektem. To spróbuj. Cover. Dobra. O to nam chodziło, tylko że bez covera. Dobra. Na was najlepiej Thunder by zadziałał, ale nie mam zasięgu na Thunder. Jesteście odporni też na Holy, tak. Dobra, to najlepiej jak mu przywalisz z Volley. A, to jest irytujące. Dobra. Idź diet. Może załapiesz się jeszcze na akcję. A może i nie. Dobra, Lish, możesz podejść tutaj. Spróbować złapać tego gościa, chociaż to ci się raczej nie uda. Chociażby dlatego. Dobra, ale tak. Ty potrzebujesz leczenia. Ktoś jeszcze potrzebuje leczenia. Dajmy tobie jeden. Ty nie masz prevail, nie masz prevail. No i dobra. Nikt nie powinien zginąć. A możesz odpowiedzieć, super. Dobra, możesz zginąć jednak. Haha, jeszcze nie zabijesz nawet. No cóż, trudno, zdarza się. Biedna Katorit. No jeszcze się coverują ciągle. Jeszcze nawet przeprosiła za to, że zginęła. Dobra. Karyna, powinieneś być w stanie złapać tego gościa. Chyba, że będą się agresywnie coverować. Dobra, tak lepiej. Yurin. Spróbuj go złapać. Możesz oberwać w czerep. Albo przeżyjesz. Dobra. Teraz tak, Fia. Podejdź tutaj. Niebieski chłopczyk cię będzie ochraniał. I tak. Lish, spróbuj tego gościa złapać. Jak nie ty, to w następnej turze go złapiemy, bo będzie nam cover zarzucał na bossa. A, właśnie, kontakt. Prawie. Dobra. Może będą ekspy dla Karyny. Kolejne. Albo dla Yurina. Jeżeli przeżyje pierwszy atak. O, super. Uratowałaś sytuację, Lish. Dobra. To powinno być dużo, dużo upgrade'ów dla Yuiki, kiedy wrócimy już do bazy.
Dobra, co ty jesteś? Konstruktem drugiego poziomu, więc jeżeli da się ciebie złapać, to chcielibyśmy to zrobić. Dobra, Water Barrage. Dobra, Water Barrage to jest 13 obrażeń. Roaring Spear Shot to jest 13 obrażeń. A Capture Attack w ogóle nie ma sensu. Dobra, użyj. Coś daje nam dodatkowe ataki? Nie. Dobra, użyj Water Barrage. Ty. Cracked Bullets. Nie wykończy go, ale... Ale zadasz mu sporo obrażenia. To zrób to. Chociaż teraz mu Prevail weszło. Może mocno trzepać. Jeszcze Flory mu wejdzie. Dobra. Fia, możesz uleczyć swojego podwładnego. Rurina na razie wycofamy, żeby nie zginął. I ty możesz go męczyć dalej. Tak, mu aktywował się Prevail, to jest groźne. Możliwe, że trzeba będzie go wykończyć bez łapania. Jakimś Iorem, czy coś takiego. Dobra, Lish, łyknij sobie, żebyś nie zginęła. Dobra, Karin. Dobra, wykończ go, jeżeli będziesz w stanie. Możesz zginąć. Ups. Ior, co go najlepiej by przywaliło? Holly. Fia, ty masz Monster Capture, od tego możemy użyć. Ior, czy ktoś inny może zebrać XP? W sumie nam nie zależy za bardzo. Dobra, złap go. Aż tak dużo ma defensa? Biedny Ior. Dobra, koniec zabawy. W takim razie... Fia. Weź Light Blast. Postaraj się to w końcu zniszczyć. Dobra. Jak widać. Jak to coś mogło przyjść z zewnątrz, jak forteca była od dawna zakopana pod ziemią? Tak, świetne porównanie, Fia, świetne.
Tak, to słuszne założenie jest. Dobra, na razie to chyba tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Mamy 100%. Dobra, wszystkie punkty pozbierane. Jeszcze tylko te monumenty musimy naprawić. Dobra, zobaczmy jeszcze, przejrzyjmy, czy czegoś nie pominąłem. Wygląda na to, że wszystko. Dobra, zwijamy się. Do domu. Tak, wszystko zebrane. Super. O, Magic Ore mi akurat brakowało. Good Scrap też się na pewno zawsze przyda. No i, no dobra, super. Ciekawe, co coś jeszcze powiedzą. Ale Yuiki mogą je chętnie zjeść. Ciekawe, w jaki sposób te maszyny ograniczały moc Fi. Dobra. Nie wiem, czy te maszyny mogły dostać się z zewnątrz, ale dużo słuszniejszym założeniem byłoby takie, że forteca nie została w całości skonstruowana pod Fiję. Niektóre rzeczy, właśnie niektóre elementy fortecy były skonstruowane wbrew Fii, a nawet miały się bronić przed Fiją, a ewentualnie jej wpływem. Ciekawe. To jeszcze się niedługo rozwinie. Dobra, czy coś jeszcze mamy ciekawego? Tutaj nie. Trening. Powinniśmy mieć trening kondycji dostępny, tak. Chociaż tak, nie chcę zużywać na pierwszy poziom dwupoziomowych konstruktów. Czy ktoś ma drugi poziom? Ty masz na przykład drugi poziom. To dostaniesz. Ktoś jeszcze ma drugi poziom? Ty. Tobie też w sumie może się przydać. Dobra, coś jeszcze? Ty. Czy to... Ta, w sumie można je użyć, tak. Dobra, fajnie. Dużo wytrzymałości ci do tego doszło. Miałeś być całkiem niezły teraz w walce wręcz. Resistance nadal masz nie za dużo. Co właściwie daje resistance? Anioły. Aniołów jeszcze przez jakiś czas nie będziemy łapać. Tak. Yurinowi przydałoby się więcej constitution, wytrzymałości. Jakoś spróbujemy to podbić mu z czasem. Dobra, w następnym odcinku pozajmujemy się tymi eventami i weźmiemy się za obronę twierdzy. I w końcu wrócimy do głównego wątku, czyli do Spirit Road oraz do czego albo kogo to się tam znajduje. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!